Ciekawe, że Spirit nam pokazuje, że nie trzeba być nie wiadomo kim, żeby słuchać głosu Bożego na modlitwie. Stając przed Bogiem, to jest kolejna sprawa ważna, żeby właśnie słuchać tego głosu. Bóg do nas przemawia często. Nie znaczy to, że od razu otrzymamy konkretną sprawę do zrobienia, albo nie wiem, tam polecenie takie, że słuchaj, teraz jak taki poradnik, jak ugotować zupę. Nie, to są często rzeczy bardziej poważne i Pan Bóg bardziej tak dyskretnie, spokojnie, powoli nas prowadzi drogami do świętości. Jeśli spinam się o tym opowie, Salve Maria. Witam Cię na kanale Śladami Ojca Pio. Tu podążamy za Wielkim Świętym, aby umacniać nasze dusze. Abyśmy nie upadli w tych trudnych czasach w wierze i w nadziei. A to też pomóż temu kanałowi, dołącz do podopiecznych Ojca Pio. Link jest w opisie. Ja dołączę do pięknego grona, który pomaga innych umacniać wierze i nadziei, bo pomaga temu kanałowi. Za nich też są co tydzień msze święte odprawiane o łaski za wstawiennictwo Ojca Pio. A teraz też wysyłamy piękną książeczkę 135 rad Ojca Pio, jak wygrać życie i zdobyć niebo. Ojciec Pio nam kolejną daje bardzo ciekawą radę. Po drugie, stawiamy się na modlitwie przed Bogiem, kiedy chcemy mówić i słuchać Jego głosu poprzez natchnienia i wewnętrzne oświecenia. I to jest ciekawe, więc widzisz, to jest bardzo wielka prawda. Jak słyszeć głos Boga, jak Bóg do nas mówi. Czasem się zastanawiamy właśnie, co Ty Boże do mnie mówisz, jak Ty do mnie mówisz. Czasem to mogą być znaki. Czasem to mogą być znaki w naszym życiu. Nie wiem, coś nas nurtuje, nurtuje nas jakaś sprawa, przychodzi jakiś znak, widzimy, a to przyszło. Ja sobie miałem takie znaki, które mnie bardzo poruszyły. To były takie znaki przez łaski. Przychodziła jakaś myśl nagle, przychodziła, miałem jakąś rozterkę taką duchową i wtedy właśnie przychodziła taka myśl też, Boże. Jak rozwiązać tą rozterkę? Jak w którą stronę pójść? Jak pójść? I co ciekawe, to była sprawa, no, która tak jakby urabiała moją miłość własną. Bo z miłości własnej jakąś tam rzecz robiłem, która nie była bardzo roztropna. I to jest ciekawe, że Pan Bóg da mi właśnie taką łaskę, ci powiem, dostrzeżenia tego. Dostrzeżenia pójdzie przez słowo spowiednika, przez słowo przełożonego, przez ten. I to jest ciekawe, się widzi, że Bóg tak do nas przemawia w życiu też. Przez takie różne rzeczy, które koincydują. Do tego jeszcze się zniszczyła u niej jedna rzecz, która jakoś była z tym powiązana, to już był naprawdę dla mnie znak Boży. Więc widzisz właśnie, tak trzeba to odczytywać często. I też na modlitwie, jak przychodzimy, słuchajmy Bożego głosu i przez różne natchnienia. Może Cię Bóg wzywa, nie wiem, do powołania jakiegoś, jakiejś ważnej rzeczy. Oczywiście trzeba to przemodlić na spokojnie i tak dalej i wybrać ten głos Boży. Pan Bóg może nas, nie wiem, zachęcać do uczynienia jakiegoś dobra, do przebaczenia, do jakiejś zmiany w swoim życiu, do poważnego wymagania czasem od siebie. Więc często Pan Bóg nie będzie nam dawał też może na głosu jakiegoś, który, nie wiem, no, który chcemy. Mogą to być rzeczy, które nas przerażają nawet, że tak powiem. Tak jak prorocy często uciekali od głosu Bożego, uciekali od wezwania Bożego. Uciekali po prostu. Więc widzisz, to nie znaczy, że właśnie ta rzecz, jaką Bóg nam daje, będzie łatwa. Pan Bóg przemawia nas przez natchnienia i wewnętrzne oświecenia. To już natchnienie do modlitwy, do jakiegoś tego, do powierzenia czegoś, do zaufania Bogu. Ta myśl powinna dawać nam taki pokój. Zazwyczaj czynimy to z największym upodobaniem, ponieważ za szczególną łaskę poczytujemy sobie to, że możemy rozmawiać z tak wielkim Panem, który odpowiada obficie, wylewa na nas balsam i bezcenne olejki, wywołując w duszy słodycz, jeśli słuchamy Jego wskazań. Ciekawe, ten głos Boży, to jeśli pokazuje, wywołuje w nas taki, to będzie taki balsam. Taka piękna sprawa. Ona wyłoży w nas słodycz. I to jest często ważne też, możesz mieć jakąś rozterkę moralną. To ja ostatnio miałem, no niestety, no tak było. I co jest ważne, takie przyjęcie tej prawdy Bożej, tego głosu Bożego, wyłoża w tobie z reguły słodycz. To może być coś, co ciebie urabia, co nie daje ci spokoju, co jest trudne wręcz. Może rzeczy często są trudne, ale Pan Bóg daje nam łaskę, żebyśmy wytrwali w tym dobru, abyśmy szli za tym dobrem. I to jest bardzo piękna sprawa. Właśnie. Widzisz, jak Bóg do nas przemawia, to Pan taką słodycz daje, takie to nabożeństwo do Boga. W szczególności przez Maryję, jak idziemy. Przez Maryję taką słodycz. To daje.
Słuchaj, tyle na dzisiaj. Jutro sobie będziemy zgłębiać ten temat dalej. Niech Matka Boża nas prowadzi. Ja Cię spiję. Pomódlmy się teraz za siebie. Ty za mnie, ja za Ciebie. Cała Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, perché sempre.